Dzień dobry, Paweł Pyplok. Witam Państwa w poniedziałek 17 kwietnia w wydarzeniach. Zobaczmy, co w dzisiejszym wydaniu. W kościele pod wezwaniem świętego Józefa odbył się koncert papieski. Bardzo było to nostalgiczne i bardzo miłe. Górnik Zabrze zmierzył się z Ostrowiem. Trzeba powiedzieć, że to bardzo dobry wynik, że należy się tylko z tego cieszyć. Droga do świętości Zabrze pamięta. Pod takim tytułem w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w minioną sobotę odbył się koncert poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. W koncercie wystąpił zespół The Wellness Sound. Wzruszyło i dotknęło to mojego serca. Myślę, że to było takie prawdziwe spotkanie z łaską, ale przede wszystkim też z taką obecnością i świętością człowieka, który no, otwierał serca i który wciąż je otwiera. Było bardzo fajnie. Tak. Tak. Super było. Podobało się i wzruszające. Bardzo było to nostalgiczne i bardzo miłe. Lubię poezję i lubię przede wszystkim teksty Jana Pawła II, bo do tego była ta muzyka. Tak, o swoich wrażeniach z tego szczególnego koncertu mówili mieszkańcy. To właśnie Wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia, Wigilię Niedzieli Miłosierdzia. 18 lat temu święty Jan Paweł II przeszedł do domu Ojca. I dzisiaj mamy ten wieczór. I dlatego tak jak kiedyś trwaliśmy tam, czy później wszyscy trwali przy telewizorach i transmisjach, to my chcemy pamiętać, takie zatytułowane, że droga do świętości Zabrze pamięta, że dzisiaj w tym szczególnym dniu, dokładnie w 18. rocznicę, choć tak jak kalendarz tu jest ruchome święto, świętujemy i wspominamy świętego Jana Pawła II. Tutaj z parafią świętego Józefa współpracujemy już od kilkunastu lat. Jesteśmy tak średnio co 2-3 lata, choćby z sympatii do kościoła, jak i do mieszkańców Zabrza. Jest to koncert wyjątkowy, bo w hołdzie naszemu papieżowi w związku z rocznicą śmierci, aczkolwiek kwiecień i maj to są takie miesiące papieskie, gdzie właśnie te koncerty powinny się odbywać choćby z tytułu naszej historii i tożsamości. Jest to bardzo nam potrzebne, zwłaszcza w ostatnich trudnych czasach. Koncert jest przygotowany przez zespół The Wellness Sound, który przyjechał z Wrocławia, a został przygotowany na początku tego roku w związku z tegorocznymi obchodami rocznicy śmierci, jak i później Dnia Papieskiego. Jest to w oparciu też o twórczość Karola Wojtyły, aczkolwiek są to interpretacje indywidualne i akompaniatura przez Tomasza Basela, jak i przez Marka Dygdałę, założyciela zespołu, jeśli chodzi o całą treść. Koncert był również okazją do wspomnień, bo to, co działo się 18 lat temu, dla wielu było ogromnym przeżyciem. Był to czas takiego dogłębnego poruszenia wszystkich wiernych, bez względu na to, jak bardzo wierzących. 18 lat temu wszyscy mówili, świat się zatrzymał. Bo rzeczywiście się zatrzymał. Tego się nie da ukryć. Ci starsi, którzy to pamiętają, to doskonale o tym wiedzą. Skończyła się pewna epoka, ale dla nas zawsze święty Jan Paweł II będzie tym wzorcem, którego będziemy wspominać. Zawsze będziemy do niego się modlić. Ojciec święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, Czech żyje prawdziwie po ludzku, prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. A pierwszym zadaniem kultury jest nieustanne odnawianie pamięci człowieka po to, aby mógł na nowo rozwiązywać swoje zadanie. Dzisiaj wiemy to doskonale, że kolejne zadania stoją przed nami, żeby nie tylko dawać piękne świadectwo, które Ojciec Święty nam pozostawił, ale jednocześnie, żeby wystąpić w jego obronie. I dzisiaj poprzez koncert możemy doświadczyć tego najpiękniejszego, że człowiek to brzmi pięknie, ale jednocześnie kardynał Stefan Wyszyński powiedział o poezji Ojca Świętego, że przemawia językiem czystym, pięknym, który jak czerpak z myśli ludzkiej potrafi wziąć całą treść, by zamknąć ją w słowie. A co się nie da zamknąć w słowie, będzie się oficie przelewało, tworząc więź słów z myśli, myśli z duchem, ducha z miłością. I wtedy to będzie poezja i dzisiaj mogliśmy tego doświadczyć. Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta.
Drużyna handbalowa Górnika Zabrze na hali Pogoń zmierzyła się z Ostrowią. Mecz pełen emocji dla Zabrzan niestety skończył się przegraną, a różnica wynosiła zaledwie 1 punkt. Więcej informacji o przebiegu meczu w materiale. W sobotę na hali Pogoń odbył się mecz pełen handbalowych emocji pomiędzy Górnikiem Zabrze a Arget KPR Ostrowią. Początkowo Ostrowia nad Trójkolorowymi zdobyła sporą przewagę, jednak dzięki obronie Piotra Wyszomirskiego na bramce pierwszą połowę udało się zakończyć minimalną stratą 14-16. Już na początku drugiej połowy Górnik Zabrze wyrównał wynik, aby chwilę później prześcignąć Ostrowię. Przeciwnicy jednak podgonili Zabrzan. W ostatniej minucie wynik wynosił 26-26, ale na nieszczęście Trójkolorowych w ostatniej sekundzie Ostrowia zdobyła decydujący punkt. Przy okazji warto jednak przypomnieć o niedawnym sukcesie zabrzańskich szczypiornistów, którzy na Mistrzostwach Polski zdobyli brązowy medal. Wszyscy włożyliśmy wysiłek, nie począwszy od naszego sekretariatu, przez trenerów, przez wszystkich innych, tak, oczywiście. To była ciężka praca, żeby tam dojechać, gdzie dojechaliśmy. Satysfakcja jest? Wielka. No, po to pracowaliśmy przez cały rok. Nie? 12 miesięcy ciężkiej pracy, nie? Gdzie włożyliśmy wszyscy do tego i cały czas mieliśmy motywację. To jest nasz cel. Trzeba powiedzieć, że to bardzo dobry wynik, że należy się tylko z tego cieszyć. Jest to przyjemność po prostu i zupełnie inaczej wygląda to na żywo, niż oglądamy w telewizji. Natomiast od momentu, jak zaczęliśmy jeździć, to też inaczej spoglądamy na te mecze Górnika Zabrze w telewizji. Czyli te emocje się udzielają bardziej? Zdecydowanie tak, udzielają się bardziej i no tak jak mówię, no serce się cieszy, że młodzież trenuje, że coś się dzieje, no i każdy sport jest fajny. Po pełnym emocji meczu Górnik pokonał na wyjeździe Zagłębie Lubin 2-0. Podopieczni trenera Jana Urbana spisali się bardzo dobrze, a jednym z bohaterów spotkania był Daniel Bielica, który w kluczowym momencie obronił rzut karny. Dzień dobry Państwu, Telewizja Zabrze, raport pomeczowy. W ramach 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy mierzyły się ekipy brniące przed spadkiem. Górnik pokonał na wyjeździe Zagłębie Lubin 2-0. Bramki zdobywali dla Zabrzan w 51. minucie Szwed Emil Bergström, a także w doliczonym czasie gry Hiszpan Dani Pacheco. Również gratulacje dla bramkarza Daniela Bielicy, ponieważ zatrzymał przy rzucie karnym Filipa Starzyńskiego i to Górnicy zapunktowali. Są bez niż Zagłębie, ponieważ przed spotkaniem Zagłębie miało 2 punkty przewagi. Byli tuż przed strefą spadkową. Teraz na tę strefę spadkową to oni wskoczyli, więc nie jest tam też wesoło. W najbliższą niedzielę, 23 kwietnia 2023 roku, zapraszam na stadion imienia Ernesta Pola, ponieważ Górnik zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, który ma jedno oczko mniej niż Górnik. Przegrali w ostatnim meczu z Wartą Poznań 3-1. Więc zapowiada nam się ultra ciekawy mecz. Serdecznie pozdrawiam. Damian Wilpert. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do zobaczenia.